Sylwia Cichocka, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu czytelniczego Mole. Dziś moim i Państwa gościem jest Robert Ziółkowski, autor takich książek jak Łowcy Głów i Wściekły Pies. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Łowcy Głów, Pana pierwsza książka, jest literacką fikcją, ale mam wrażenie, że nie sposób nie dostrzec tam prawdziwych historii ludzkich. No jest fikcją, że tak powiem, o tyle, że ja nie wiem, co ci ludzie myślą, więc musiałem im jak gdyby to myślenie dorobić i emocje. Natomiast dużo jest jak gdyby w tym prawdy, ponieważ no, pracowałem w tym zespole poszukiwań celowych tutaj wielkopolskiej policji, czyli generalnie mówiąc w poszukiwaniach, czyli tak zwanych łowcach głów. I ja wiem, jak to jest. Ja wiem, co się czuje, wiem, co się wtedy myśli, jak to jest ścigać jakiegoś przestępcę czy człowieka w ogóle. A że tak powiem, napisanie tej książki to jest też możliwość jak gdyby powrotu do tych emocji, do tych przeżyć i przeżycie je ponownie, ponieważ jak się jest czynnym policjantem, jak gdyby, no to te emocje trzeba schować gdzieś tam głęboko w kieszeń. Z tyłu i nie można myśleć tymi kategoriami, tak? Ma się cel, wtedy ma się coś do zrealizowania i to się robi, tak? Gdyby człowiek zaczął się zagłębiać jak gdyby w przyczyny tego, dlaczego ktoś tam kogoś zabił, tak? Czy popełnił inne przestępstwo, no to można zwariować po prostu, no bo to raz, że to jest natłok, bo to jest kilkadziesiąt, nawet do stu tam kilkudziesięciu spraw ludzi rocznie. No i to jest tak przeróżne, że tak powiem, spektrum tych ludzkich tragedii, bo co tu dużo ukrywać, to jest tragedia zarówno dla ofiar tego człowieka, jak i dla tego samego człowieka najczęściej, tak? Bo to ta granica między dobrem i złem jest czymś bardzo takim płytkim. Najczęściej jest to jakiś zbieg okoliczności, tak, wychowania tych ludzi, środowiska, w którym przebywali, czy po prostu zbiegów okoliczności i okazuje się, że tak naprawdę każdy z nas może być zabójcą, tak? Każdy z nas może być potencjalnym bandytą czy sprawcą jakiegoś no, ciężkiego przestępstwa. Wystarczy chwila nieuwagi, czy po prostu jakiś taki nierozważny krok. No i się dzieje wtedy. I wtedy, że tak powiem, kiedy ludzie zaczynają się ukrywać, no to wtedy właśnie spuszczają ze smyczy takich jak my. No i a my ich łapiemy na terenie całej Polski czy Europy i tak to właśnie wygląda. Na pewno niełatwa praca, na pewno praca wymagająca nie tylko umiejętności, że to oczywiście technicznych i jakichś analitycznych, ale przede wszystkim też takiego no, dosyć mocnego kręgosłupa i psychicznego i moralnego, no i też umiejętnie sobie radzić z tymi emocjami, czyli po prostu wywalaniem gdzieś ich tam, bo kumulowanie tego wszystkiego no nie jest łatwe. Pytała Pani o jak gdyby realizm, no i ja staram się pisać właśnie o tych emocjach, one mnie bardzo, bardzo interesują jak gdyby. Uważam, że człowiek jest najpierw emocjonalny, a później jakieś tam te wszystkie inne przymiotniki. Jak gdyby z tych emocji to wszystko wypływa. I co ciekawe, to jest to, że przecież moi koledzy, którzy są nadal w czynnej służbie, czytają te moje książki, kibicują mi tam w jakimś stopniu, też są pierwszymi recenzentami i pomocnikami w ich pisaniu, bo przecież ja wszystkiego nie wiem. No co tu dużo mówić, to jest takie środowisko takich dosyć twardych facetów. Ale żaden z nich nigdy mi nie powiedział na temat tych emocji, że coś tam przegiąłeś, czy tam popłynąłeś i tak dalej. Czyli generalnie myślimy i czujemy podobnie, tak? No, kiedy masz do czynienia, zatrzymujesz powiedzmy kobietę, która popełniła jakieś ciężką zbrodnię, tak? I zatrzymujesz w momencie, kiedy ma dziecko 2-3 miesięczne i teraz to dziecko trzeba jej albo zabrać, tak? Albo załatwić tak tą sprawę, żeby to dziecko, powiedzmy, no, miało i opiekę, ale to zawsze w każdym no, średnio wrażliwym człowieku
uruchamiają się pewne pokłady, tak? Pojawiają się pytania. No i tamten czas był trudny, żeby sobie na te pytania wszystkie przynajmniej odpowiadać. Tak? No, dzisiaj mam ten komfort, że ja mogę na nie, będąc już jak gdyby poza tym, będąc poza służbą, mogę sobie na nie odpowiedzieć, mogę sobie tutaj podywagować i tak dalej. Tak? A tam, to już, tam nie ma czasu. Zna Pan to środowisko policyjne od podszewki, siłą rzeczy no, pracował Pan w policji. Czy Pana książki są taką próbą właśnie rozliczenia się z tym etapem w Pana życiu? No w jakimś sensie na pewno tak, bo no to już mówiłem wcześniej jak gdyby. Ja uważam, że pisanie jest czymś bardzo fajnym, ponieważ pozwala na przetworzenie tych emocji, które w nas siedzą. Ludzie często się gubią, bo po prostu gromadzą te emocje, gdzieś tam tłamszą je w sobie i tak dalej. Z tego się rodzi złość, frustracja, agresja i no, musielibyśmy tu w psychologię wejść. Ale generalnie tak jest. Natomiast jeżeli człowiek pisze, słowo pisane ma zupełnie inny wymiar. Ja piszę i to w momencie, kiedy te literki się pojawiają na tym papierze, to znika, czy komputerze, bo dzisiaj na papierze to rzadko, to po prostu to we mnie też znika, to się uwalnia. I rzeczywiście tak było ze mną, że ja nie miałem wydawcy, nie miałem jakichś określonych, nie wiem, nawet temat nie był określony tak do końca. Ale po prostu naszło mnie, mówię, coś musi być, we mnie pisanie gdzieś tam tkwiło zawsze, bo też byłem dziennikarzem swego czasu, więc jak gdyby to pisanie w moim życiu się pojawiało cały czas. No i po prostu mnie naszło, mówi, no nie, no coś bym napisał. I ja w sumie trafiłem do prezesa Tadeusza Zyska, do szefa wydawnictwa Zyski Spółka, tutaj poznańskiego. Zupełnie z niczym, bo na zasadzie, no wie pan co, no coś bym napisał, nie? No to co? No mówi, no dobra, to niech pan coś napisze. I tak powstało pierwsze opowiadanie właśnie z tych Łowców Głów. No i nagle stwierdzili, że to jest fajne i no to robimy kontynuację i powstał taki tryptyk. To są część tych jak gdyby zdarzeń opisanym, no, one są prawdziwe, tak? Znaczy kanwa tych, to są wydarzenia, które gdzieś tam w Wielkopolsce miały miejsce, w których ja w jakiś sposób uczestniczyłem, czy moi koledzy. Oczywiście nie jest to jakieś tam szczegółowo i te osoby oczywiście i personalia są wymyślone, tak? Ale generalnie no, schemat jak gdyby jest prawdziwy. Tutaj w Łowcach Głów mamy do czynienia z trzema odrębnymi historiami. Podejrzewam, że w Pana takim służbowym życiu tych historii i zdarzeń było dużo więcej. Trudno było wybrać Panu na przykład konkretne jakieś te trzy zdarzenia? Znaczy może nie tyle trudno, bo jak gdyby dobierałem je pod kątem jak gdyby właśnie tego różnego nastawienia emocjonalnego do życia, do sytuacji, kiedy ktoś się staje przestępcą. Tak? Czyli mamy w tym pierwszym opowiadaniu tego męża, psychopatę, nazwijmy to, którego gdzieś warunki, w których się wychowywał, tak środowisko, rodzina, no tak ukształtowały, że on po prostu nie potrafi inaczej myśleć. On tak naprawdę robi to ze strachu, tak? Przed utratą tej żony, utratą bliskich, tak? I to prowadzi do zbrodni, tak? Już na końcu zabija, jest w stanie zabić z tego strachu wszystkich, kto mu się tylko nawinie pod rękę. Mamy to drugie opowiadanie o, nazwijmy to, o Legii Cudzoziemskiej, tak? Gdzie tak naprawdę, no zbieg okoliczności, tak? Zupełnie przypadek, który nie będę tu opowiadał, jak się kończy, który pokazuje, że można się znaleźć w nieodpowiednim miejscu i czasie i nagle ta machina rusza i zanim się wytłumaczysz, no to już jest za późno, tak? A jeszcze jak jesteś kimś młodym, tak? Albo nieodpornym i jak gdyby ulegasz temu, nie potrafisz stanąć z tym problemem twarzą w twarz, no to wtedy rzeczywiście no, możesz być ściganym przez ileś tam 10-2 dekady, tak? Bo to rzeczywiście ta sprawa miała tak w rzeczywistości chyba 19 lat, ten ktoś był poszukiwany. No i trzecie opowiadanie, mówiące o jakichś tam skłonnościach i tak dalej i na tle seksualnym, które dzisiaj są tak, że tak powiem, modne.
ale też jak gdyby pokazujące, jak łatwo jest oceniać. Jak łatwo jest, że tak powiem, komuś przypiąć łatkę i powiedzieć tak, to jest ten, jest i tak dalej. A prawda jest zupełnie inna, bo prawda zawsze jest inna. My widzimy jakieś tam wyobrażenia tej prawdy swoje. Niewielu jest ludzi, którzy potrafią ją rzeczywiście widzieć taką, jaką ona jest. No i w wyniku, że tak powiem, pomyłki można zrobić komuś wielką krzywdę, tak? Można gdzieś tam nawet kogoś złamać czy zniszczyć po prostu, a z kolei finał jest zupełnie inny, zupełnie nieoczekiwany. Też wie pani co, ja tak wracając, tak mi przyszło do głowy, bo ja pamiętam to zdarzenie, kiedy właśnie była sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna zabiła chłopca. I wiadomo, okoliczności tego były te, no, bardzo dramatyczne i takie traumatyczne, bo ciało tego chłopca było ukryte gdzieś tam w jakimś kanale pod torami. Rozebrane do tego, no więc jak gdyby skojarzenia były się z automatu się gdzieś tam niestety nasuwają. I ja też wtedy miałem małe dzieci, moi koledzy też mieli małe dzieci, no więc no to momentalnie u przeciętnego człowieka no, nasuwają się jakieś tam porównania. I znam swoje emocje, tak, jakie były, kiedy jak gdyby szukaliśmy go i tak dalej, i tak dalej. I nagle stajesz przed taką ścianą, stajesz przed tym człowiekiem twarzą w twarz i to jest chłop, który ma 40 lat, tak, jest potężnie zbudowanym człowiekiem, ale to jest dziecko. I co? Zaszczelisz go?